I teraz poprosimy panią Olgę Topolewską z Białegostoku, CEN w Białymstoku. Otwarci na ucznia, nauczyciela, bibliotekarza. Nowe trendy w promocji czytelnictwa. Proszę państwa, ja tutaj uzupełnię wystąpienie pani Agaty, bo również reprezentuję bibliotekę pedagogiczną, ale też i ośrodek doskonalenia nauczycieli, bo pracuję właśnie w takim zespole. Swoją pracę rozpoczynałam jako nauczyciel bibliotekarz od kilku lat jako szkoleniowiec w części ośrodkowej. My się, proszę państwa, otworzyliśmy na szkoły, na przedszkola, na biblioteki szkolne. I tak naprawdę się otworzyliśmy na całą naszą społeczność miejską i też na społeczność i też na to, co się dzieje w kraju i w świecie. Jeżeli chodzi o naszą taką ofertę, codzienną bym powiedziała, to prowadzimy zajęcia otwarte do każdego poziomu edukacyjnego, począwszy od przedszkola, tutaj widzicie państwo klasy 1-3. Mamy też, odpowiadamy tutaj na potrzeby pandemiczne, prawda? Pamiętajcie, we Wrocławiu się ukazał taki tekst biblioterapeutyczny Ola Borys i Nowi Przyjaciela, też takie zajęcie będzie prowadzone. Mamy też grę literacką dla maluchów, nasz produkt regionalny Grzegorz Kazdepkę. Muszę się tutaj głośno chwalić, bo mieliśmy się chwalić, prawda? Pochodzi z Białegostoku, o nim jeszcze chwilę później. I takie, jak powstaje książka, różne rodzaje książki z poprzednich lat, to takie cykliczne zajęcia co roku prowadzimy. Pokazujemy formy takie nieciekawe, takie nietypowe książek. Dla klas 4-6 to też o drzewach na Podlasiu sobie opowiadamy, bawimy się słowami i też jest gra, która tutaj do książki Henryka Sienkiewicza W pustyni i puszczy nawołuje. Klasy 7-8 to z kolei ciekawostki ze świata roślin, które przybyły do Europy z różnych kontynentów, ale też kolejna gra Podróż z małym księciem. No i w tym roku wprowadzamy Escape Room na pomoc wieszczom, bo wszakże odpowiadamy tutaj na te daty narodowe. Mamy zawsze patronów roku. No i w tym roku mamy romantyzm, tak? Także to będzie taka odpowiedź. Jesteśmy otwarci na nowe trendy w promocji czytelnictwa i w jaki sposób, państwu też powiem. Przystępujemy też, tak jakby organizujemy, włączamy się w akcje ogólnopolskie. Może powiem chwilę o takiej już przebrzmiałej akcji. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. Ta akcja to był też ogólnopolski, cała Polska czyta dzieciom. Wszyscy państwo wiecie, że w czerwcu taka akcja funkcjonuje. Udało nam się prawie 40 partnerów. Wszystkie instytucje popchodziłyśmy w mieście, zaprosiłyśmy do czytania i przedstawiciele tych instytucji chodziły do szkół, do przedszkoli i czytały dzieciom. Łącznie w akcji ponad 11 tysięcy osób uczestniczyło. Ja mówię o ostatniej edycji, 8 przed pandemią. Miałyśmy zamiar 10, ale nam się nie udało. Inaugurację robiliśmy na terenie w Operze Filharmonii Podlaskiej. To było 700 osób, plejada naszych gwiazd lokalnych, występujące dzieci. Zawsze promowałyśmy jakąś osobę, no nie wiem, piszącą. Udało się przy okazji tej akcji takie wypromować konkursy międzyszkolne. Tutaj ukłon wielki w stronę bibliotekarzy szkolnych, które takie konkursy organizowały. Chociażby międzyszkolna parada postaci literackich, konkurs głośnego czytania. W tej chwili stał się takim konkursem ogólnopolskim nawet. Przeprowadziliśmy, proszę państwa, taką grę terenową, literacką, tu i tam, z bohaterami książek Grzegorza Kazdepki. Tak jak powiedziałam, to jest nasz produkt regionalny. On się urodził w Białymstoku. Rozpoczynaliśmy taką wędrówkę od szkoły, gdzie się uczył. Potem sondę uliczną przeprowadzaliśmy. Czy ktoś wie, czy ktoś słyszał o pisarzu? Chodziliśmy do jego...
No dokładnie. Chodziliśmy do liceum, gdzie się uczył, tak? Również to było jego miejsce zabaw. Jeszcze jego mama mieszka przy ulicy Kalinowskiego. Pan Grzegorz wyszedł na spotkanie tej grupy i odpowiadał no właśnie na chętnie na pytanie. Naprzeciwko ulicy Kalinowskiego właśnie ta Opera i Filharmonia Podlaska. To był cel nasz końcowy tej gry literackiej. No i pan Grzegorz prowadzi nasze targi, nasze po prostu targi książki, bo imprezy na targach książki i innych też przy innych okazjach. Jeżeli cokolwiek się dzieje na forum takim ogólnokrajowym, to my się w to włączamy. 3 września tego roku no to Narodowe Czytanie. Była akcja ogólnomiejska, myśmy tam weszły, nasze koleżanki z Teatrzykiem Kamil Szybaj udały się i prezentowały tą metodę pracy. Moja koleżanka, z którą pracuję, która też jest szkoleniowcem, we dwie taki team tworzymy, interesuje się sketchnotingiem i tutaj na żywo rysowała jedną z edycji tego wydarzenia Narodowego Czytania. Noc bibliotek to jest już oczywistość. Można było w tym roku się nauczyć i tańczyć, i głośno czytać, i posłuchać płyt winylowych, i jakieś sobie slip face wziąć udział, teatr cieni, tak, slip face, oglądanie różnego rodzaju książek. Jesteśmy też autorami, tworzymy takie typowo akcje regionalne. Czytanie ma głos rok temu. Była w formule online z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Postanowiliśmy, że będziemy promować teksty w wolnym, otwartym dostępie. W ubiegłym roku czytaliśmy bajkę między innymi Henryka Sienkiewicza, a w tym roku dzieła Homera, Ezopa i Fedrusa. Pamiętajmy, bo są kierunki polityki oświatowej państwa i tam jest edukacja klasyczna. I do tego organizujemy filmy, konkurs filmowy, a uczniowie sami oceniają film, który im się najbardziej spodoba. Nagrywamy zwykle taki film promujący akcję. Ten film puszczamy poprzez nauczycieli bibliotekarzy do szkół. Oni po prostu zamieszczają na witrynach szkolnych, no i to już jest na taką inaugurację. Tak, także proszę zobaczyć na stronie facebookowej, na tym profilu zamieszczamy te filmy. W miejsce Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom rozpoczęliśmy nową akcję Rozczytane Podlaskie. Już na trochę na razie mniejszą skalę, zobaczymy co będzie dalej. To jest w naszej sali konferencyjnej, uroczysta inauguracja, benefis autorski Celiny Zubryckiej, to taka nasza lokalna biblioterapeutka, pan Kuba Sienkiewicz też piszący dla dzieci. Uczniowie z Parady Postaci Literackich. Tak trochę przedłużamy ten Białostocki Tydzień Czytania. Piknik na świeżym powietrzu. Po tej uroczystej inauguracji mamy takie cykliczne konkursy, komiks inspirowany lekturą. Co roku inna epoka. Wręczamy nagrody. Rozrósł się nam taki konkurs plastyczny, czytanie is the best. Proszę Państwa, ten konkurs towarzyszy festiwalowi literackiemu na pograniczu kultur. Jest taka ogromna impreza Targi Książki w Białymstoku. Tym targom towarzyszy festiwal literacki, a my się zajmujemy rejestracją, czyli nasi uczniowie mają, no, mają moją chęć, jeśli mają chęć, to mają też możliwość spotkać się z takimi no, współczesnymi po prostu pisarzami.
od ubiegłego roku, bo tak jakoś postanowiłyśmy no, tak działać, też kolejna akcja Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Nagrywamy filmik popularyzujący tą biblioterapię. Do szkół również wysyłamy do zamieszczenia na witrynach, a potem zachęcamy, żeby po prostu uczniowie ilustracje do książki biblioterapeutycznej wykonywali. Zakładki, tak jako materiały promocyjne przygotowujemy i też wykaz literatury pomocniczej do biblioterapii. Czyli na te trudne czasy biblioterapia jest, otwieramy się po prostu na taką formę pracy z czytelnikiem. Też od tego roku rozpoczęłyśmy projekt Miesiąc z biblioterapią, czyli w tym miesiącu szkoły, w bibliotekach szkolnych i w szkoły prowadzą zajęcia biblioterapeutyczne. My ze swojej strony takie pomoce tutaj jako biblioteka pedagogiczna przygotowaliśmy, filmiki, quizy. Prowadziliśmy tutaj też zajęcia w Centrum Edukacji Nauczycieli, zobaczcie, o takich tytułach, więc zainteresowanie było naprawdę ogromne. Chcę tylko powiedzieć, tak też do archiwum tak trochę przeplatam, u nas znajduje się w naszej instytucji, no, mamy oddział, no może tak, nie wiem, nazwę, Goethe Instytutu i również promujemy literaturę niemiecką. Taki projekt był organizowany przy wsparciu finansowym, nie było problemu z nagrodami dla uczniów. Taki flagowy, standardowy projekt już od lat 11 realizujemy, Podlaskie spotkanie z pisarzami i tutaj się kłania współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, które to pozyskuje wsparcie finansowe od Urzędu Miasta w Białymstoku, wcześniej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. No i zobaczcie, jakie wspaniałe nazwiska nam się po prostu tutaj udało pozyskać dla dzieci najmłodszych, dla dzieci starszych, również dla dzieci starszych, no i tutaj dla młodzieży najstarszej. I była literatura fantastyka, była literatura obyczajowa, kto byli też podróżnicy z nami. Jesteśmy otwarci na nauczyciele bibliotekarza, to co moje przedmówczynie mówiła, tak, narzędzia TIK po prawej stronie, tutaj Państwo macie te kompetencje, szkolimy jak najbardziej, w Canwie większość materiałów graficznych sami umiemy, uczymy innych jak robić, Genially projekt, zdalna biblioteka szkolna pedagogiczna, robiłyśmy tutaj lekcje online, jak przeprowadzić takie warsztaty, no i mnóstwo takich prawda, innych odpowiadającym potrzebom nauczycieli bibliotekarzy kursów, w tym między innymi na przykład o grach literackich, escape roomach. Staramy się po takim kursie wypracować materiały metodyczne i zobaczcie, takie nam właśnie gry, takie scenariusze gier powstały, no potem dzielimy się nimi i nauczyciele mogą prowadzić według tych scenariuszy zajęcia w swoich szkołach. Podobnie Escape Room, no właśnie ten wspomniany na początku na pomoc wieszczom scenariusz. Cztery mamy tutaj scenariusze, w trakcie jesteśmy wydawania takiej publikacji drukowanej i elektronicznej. I też sieciujemy w zakresie, no, że tak powiem, systemów bibliotecznych, literatury współczesnej, no, a pierwsza sieć to taka ogólna przedmiotowa biblioteka szkolna na miarę czasów. I spotykamy się stacjonarnie, zawsze są konferencje, to znaczy tak, jesienią odbywa się forum nauczycieli, bibliotekarzy i biblioterapeutów. W 2021 roku było w formule online z wykorzystaniem platformy Teams. No, w tym roku, w listopadzie, mamy zamiar tą konferencję w wersji takiej stacjonarnej przeprowadzić.
wersji stacjonarnej w maju, inspiracje czytelnicze. Gościliśmy tutaj panią Violettę Matusik i to jest, mam nadzieję, że w tym roku będziemy próbowały rozkręcić tutaj nasze środowisko, jeżeli chodzi o współpracę z Wikipedią. Zapraszamy państwa do odwiedzenia naszych stron. Mamy stronę Biblioteki Pedagogicznej CEN i stronę również BIP Serwisu Bibliotek Szkolnych, bo taki serwis elektroniczny prowadzimy już od lat. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.